Kilka razy znokautowałem. I też. Slick Saturday night. I will spank you on the grass. Za mały. I say, what's up? Powalę cię na glebę i dam ci na nie dupę. Paweł, słyszałeś, co powiedział? Powiedział, że zrobi z ciebie swoją dzikę. Nie? Nie idź tak daleko, misiu. Dzikę, nie będę mówił takich rzeczy, a w sumie, kurwa, nie będę przekraczał pewnie granic, ale dzikę to co może zamówić. I don't say whore. You're my bitch. Different. Nie dziwka, a szmata, wiesz? Za małego, masz kutaska. Yeah, we'll see. We'll see. How do you know? Skąd wiesz? I see. Hey, you want to ask this girl from the Love Island? Zapytaj dziewczyny z Love Island. Zapytaj, zapytaj. Yeah, she gave me what you got. Fungus. Ona mi powiedziała, co ty masz? Grzyba. Nie, nie, to wyczytałeś w internecie. Pamiętasz? Ale tym grzybem cię... My brother, bang, bang, this woman. Yeah, wiem, że ją znasz i to blisko. Bang, bang, but now all you do is just matching flaka. Bang, bang, ale okazało się, że tam jest flak. Film sponsoruje G4 Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem C4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na G4 Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Że przyjdziesz do klatki, dostajesz pizdę, kurwa. Łatwe pieniądze, easy money. Wszyscy tak mówią, wiesz? Wszyscy przyznają. Ale ja nie jestem wszyscy, normalny. A normalny, to czemu się boisz pić w K1? Ze mną. Przecież jesteś zawodowcem, jesteś zajebisty, masz mądrość, doświadczenie, tlen. Czemu nie chcesz się bić ze mną w boksie? Come on. You should be może i tak, jak mi wyliżesz klapka, zobaczymy. Kurwa, man! Ty kurwo jebala! O, ty cioto! Podoba ci się dziwko? O, ty kurwo! No, ale tego się można było chyba spodziewać. Norman, czyli są klapki. Dobra, panowie, usiądźcie jeszcze. Siadaj. Ty prawie go, kurwa, zwiało, chłopie! Tu ty, kurwa, poleciałeś, kurwa! Uraził cię tym, co? Nie, nie uraził. Ale tak nie robi. Uważajcie tylko, słuchajcie, bo tu się woda leje. Jakby mógł poprosić o papier. Zbyt agresywny jesteś. Przestań, big woman. Spoko, wyluzuj. Ty, kurwa, ja ci nie trafiłem dobrze, a ty już leciałeś, kurwa. Paweł, które słowa cię bardziej zabolały? To, co mówi do ciebie Norman, zajebał, czy to, co mówił do ciebie Casio? Bo wtedy była zupełnie inna twoja reakcja. Ani to mnie nie uraża. Ale nie, ale zajebał mi z Partyzanta, wiesz. W ogóle się nie spodziewałem, że nawet wypierdoli tego. Say hello to my little friend. Przywitaj się z moim małym przyjacielem. Ale... Słaba, słabiutko, słabiutko. Ale ja ci pokażę, jak to się będzie mocniej. Ja ci pokażę, jak ci to się robi. Ja ci pokażę. Ja już to wszystko widziałem, wiesz? Brazylia, Polska, wszędzie walczyłem. A ty gdzie? Co widziałeś? Gdzie byłeś? Ciebie widziałem w klatce kilka razy. Widziałem cię z Pasternakiem. Widziałem cię w walce z Szulakowskim. To już nie jest Norman. To jest no man. No man. Ja jestem grinder, wiesz? Ja jestem twardy. Ja ci pokażę. Znienacka w ogóle, wiesz, że nie spodziewałem się. Jak ci, kurwa, odwinąłem, to prawie tam, kurwa, leżałeś. Stary, gdybym chciał, to bym ci teraz wyjebał i byś, kurwa, leżał tu. Popraw sobie fryzurkę. Spokojnie. Jakiś farbujesz sobie tą brudkę? Powiedz, tą kozią brudkę? Nie muszę, naturalna. Popraw. Ale co, zazdrościsz? No, thank so. Zazdrościsz? Real man, yeah. Yeah. Real face. Ja jestem prawdziwym facetem, mam normalną twarz, widzisz? Słuchaj, po naszej walce to ustawi się do ciebie kolejka chirurgów plastycznych na zabiegi, na botox i tak dalej. Myślę, że mogę ci załatwić na to sponsora, nie? Tobie będą potrzebni. Ja nie mam z sobą nic do stracenia.
Ja tu wychodzę tak naprawdę po pieniądze i żeby cię ustrzelić. Jeżeli mi się nie uda, chuju to mam. To ty, walczysz kurwa z gościem, który walczy z Freak Fighterami, kurwa. Rozumiesz? Ja nie mam nic do stracenia, wychodzę i się napierdalam. I zajebistą walkę dam tak czy siak. I jak cię ustrzelę, to będziesz kurwa całował te klapki w oktagonie. Zobacz. Wszyscy tak mówią, stary. Jakby, z kim bym nie walczył. Wszyscy tak mówią, z Shilligą. Mówi, nie mam nic do stracenia, dostaję w ciry. Ty mówisz to samo. Słuchaj, możesz sobie gadać, to nic nie zmienia. Tak naprawdę game over, po tobie. Nara, dobranoc. Poproszę o czek, do zobaczenia, następnym razem. Krótka wiadomość na Instagramie. Walczymy dla pieniędzy. Podrażniłeś mnie. Jest, o czwartej podrażniłeś mnie. Kto mi zajebałeś mi z partyzanta, jak szmata największa, jak ciota kurwa, odchylając się kurwa, spierdoliłeś tam aż kurwa i tak cię sięgnąłem ręką, że kurwa żeś leciał prawie tam. Jak szmata się zachowałeś, zwykła ciota. Okay, whatever you say. Jak zwykła ciota. Next Saturday night you'll be... Bo wiesz, że, bo wiesz, że więcej takich okazji blisko nie będziesz miał w walce. Send you back to fuck the old woman. No to odeślę cię do starej baby, jak chcesz już zerżnąć, zobaczysz. No? O co ci chodzi, Norman, z tymi starymi babami? Że odeślesz Pawła... No, słyszałem, że lubi przelecieć starszą panią 60-letnią dla pieniędzy. Tak słyszałem. Nie. Nie takie rzeczy, kurwa, Ale zrozumiałeś, że rozumiem, oczywiście. Be a man, tak. A masz jakieś klientki, to dawaj. Jesteś facetem czy kobietą? Dawaj to do kontraktu się podliczysz. A mogę cię nauczyć, jak chcesz. Co nie jest? Bo nie wyglądasz na takiego, co rucha. Może nie wiem, czy chciałbym wylądować sobą na jednej imprezie, słuchaj. Nie wyglądasz, kurwa, na tego, co wyruchał. Bardziej tego, co ruchają. Tu z tej strony Fornal. Siema. Osoba skonfliktowana z Pawłem Cyburskim, tak? Siema, tak, Fornal. Mam jedno pytanie do Pawła, jedno do Normana. Dawaj, jedziesz. Pierwsze, dlaczego na Cage'u umniejszałeś Kasiuszowi, żeby jak przegra kilka walk, będzie mógł walczyć ze mną? Gdzie ja was dwóch, jak będzie trzeba, zjadam jak kepsa na mieście, to po pierwsze. Bierze sobie mniejszego przeciwnika do walki, zamiast zmierzyć się z dużym chłopem i siłą, jaką nigdzie nie miałeś do czynienia. To jest moje pytanie. Fornal, weź już, kurwa... Obudź się. Wake up. Ale tobie ewidentnie psycha teraz siada. Dostałeś tym klapkiem i co? Odkleję masz i tyle. No mam odklejkę, chuj. Znaczy, Fornal, ja nie wiem, co mam ci, kurwa, odpowiedzieć, no. Słuchaj, Casio jest ta podejrzewa na twoim poziomie, mimo że ty nie masz żadnego. Nie, na to... Jak do ciebie widać, nic... Ale widać, że ewidentnie się zagotowałeś po tym, co ci Norman powiedział. Słuchaj, do ciebie nic nie mam, do Casiusza też nic nie mam, nawet szacunku. No, ja tak samo. Fornal, ja mam pytanie do ciebie. Co było trudniejsze, zjedzenie trzech dużych kebabów u kebabu Alibaba, król Alibaba, czy wygranie z Pawłem Tyburskim? Zjedzenie trzech kebabów. Paweł, ale byś zaakceptował kiedyś z nim walkę, czy nie? Z zawiązaną ręką, kurwa, i oczami. No. Fornal, no to słuchaj, Paweł przyjmuje rękawice, wszystko jest teraz w twoich dłoniach. Dobra, to teraz przejdę, spytam Normana, czy wygrasz z Big Woman? Jak tak, to w której rundzie? W trzeciej go rozpierdolę. Jak kurwa do trzeciej nie dojdzie, to ty pierdolisz, ty. Chłopie, kurwa, obudź się. Obudź się, trzecia kurwa. Trzecia runda to jest ta, w której pójdzie spać. Obudź się. Fame MMA powiedziało, słuchaj, pobaw się z nim trochę jak ze szmatą. To jest taka dziwka. A w trzeciej rundzie, słuchaj, jeżeli dopuścisz go do trzeciej rundy, to wypłacimy ci premię. Dziwka, jak ci się to podoba? Dziwka to tak mówili do ciebie, kurwa, w szkole. Oh, yeah. Bo wszyscy, wszyscy cię ruchali, like, kurwa, na hajs, na kanapie, kurwa. I don't take it, I give it. Ja nie biorę, ja daję. Wiem, wiedzę. Widzę, rozjebany jesteś fest. Nie tylko z Dubskiem, ale i w głowie też rozpierdol, niezły. All talk, bro, no action. Oj, tylko gadać potrafisz. Zobaczymy. Yeah. Kurwa, to co ty byś z gościem wziął walkę, który tylko potrafi gadać? Co ty pierdolisz?
Boisz się, kurwa, mnie na tyle, że nie chcesz walczyć, kurwa, w K1 albo w boksie, chłopie. Chcesz w MMA, bo tam jest twoja, kurwa, twoja dyscyplina tak naprawdę. To jest twoja formuła. Ja w MMA w ogóle nie walczę, mam to w chuju, rozumiesz? Rozkurwię cię w pierwszej albo drugiej rundzie. Oglądałem twoje walki i wiem, że jedno, co potrafisz, to jest agresja. Nie masz żadnej defensywy, nie potrafisz unikać. Jedyne co, to potrafisz iść do przodu i walić agresywnie. Roman, ja mam wyjebane, ja jestem we free fightach. Ja wychodzę i się napierdalam, kurwa, rozumiesz? Czy ja, kurwa, wygram, czy przegram, mam to w piździe. Ja idę i robię show. Nie szkodzi. Już powiedziałeś, że nie masz nic do stracenia. To znaczy, że już wygrałem, wiesz? Ty masz dużo. Nie mam nic do stracenia. Ty masz dużo, kurwa. Dobrze o tym wiesz. Rodzina się odwróci od ciebie. Wygram czy przegram, dostanę kasę. Okej, walczyłem z zawodnikiem UFC, zrobiłem co mogłem, to co byłem w stanie i przegrałem, dostałem w ciry i tyle. I będziesz wracał. Wiesz, to ja jestem tym wielkim złym psem, a ty jesteś moją szmatą. Jesteś ruchany, kurwa. Jebaku mały. Bo wiesz, co? Dziwko jebana? Pokaż zęby. Wiem, że masz sztuczne zęby. Pokaż widzom. Kutasa ci mogę pokazać. Wystaw zęby, pokaż zęby. Pokaż zęby. Weź, wyciągnij szczękę z paszczy. Chcę obejrzeć. No pokaż. No pokaż, chcę zobaczyć. Roman, kurwa, przestań pierdolić zęby. Kurwa, weź konkretnie coś powiedz, a pierdolić te kocopoły jebane. Wieśniaku jebany. Fake boy. You're fake. Jesteś fałszywy. Jesteś sztuczny. No zobaczymy, kurwa. Zobaczymy, kurwa. Rednek cię rozwali. Pierdola cioto. Zobaczymy. Pamiętaj, żeby włosy ufarbować. Całe życie to kurwa robisz, cioto jebana, i się bijesz z gościem, kurwa, co robi to 3-4 lata i ci wyjebie tak w pysk, że siądziesz, kurwa, na dupę. Rozumiesz? So who cares? They're already just a bat in your loose. No i co z tego? Ja już przegrałeś, już się przygotowujesz mentalnie. Rozjebany twój ryj. Nie muszę nawet wygrać w tej walce. Rozjebana twoja czacha będzie dla mnie zwycięstwem. I keep coming. Ale wiesz co? Ja cały czas wracam. Choćbym miał rozwaloną głowę. Ale chuju mam, ty się wygrywaj tą walkę. Ja mi zależy, żeby ci rozkurwić łeb, jak Pasternakowi, jak wszystkim, którym walczyłem. Ja mam w chuju, czy wygram, czy nie. Ja wchodzę i daję show. I nie możesz wygrać. Rozkurwię ci łeb w dwie rundy. W chuju to mam. Dobra. Wchodzę, płacą mi, nie wyjdzie, kolejna walka. Może mi, kurwa, John Jonesa ściągną wtedy. Na pewno. Idź spać. Jak przegrasz, na pewno, Paweł. Rozjebany będzie i tak, kurwa, krasnal ogrodowy, kurwa, Roman. Jego nawet nie dał rady znokautować, bo to przerwał sędzia Mateusz Gamrot, który ostatni weekend walczył w UFC. Także wiesz, Paweł, no nie lada wyzwanie przed tobą, no bo tego gościa ciebie chyba nikt nigdy nawet nie znokautował, co? Tak. A ty też radę? I do this. Wiesz co, nawet jak mnie znokautujesz, to ja i tak wrócę. Nie boisz się w ogóle? Nie boisz się? Bo ja trenuję z mocnymi zawodnikami, wiem jak przyjmować ostre ciosy. I ja wracam, za każdym razem, wracam. Ja też. Także... Nie przestrasz się, że ten kurdupel potrafi bić. Zobacz, Pasternakiem, nie miałem siły od połowy rundy pierwszej. I kurwa wracałem za każdym razem. Ja wiem. Pasternak całkowicie cię zdominował, jak psa. Nie potrafisz się dostosować do sytuacji. Okej, muszę przyznać, jak walczysz, to masz serce. Ale prawda jest taka, że przegrałeś wszystkie rundy z nim. Przegrałem, ale okej. Dostawałeś w mordę, wstawałeś, szedłeś do przodu, ale każdą rundę przegrałeś. Za to cię szanuję, ale poza tym... Dobra, chuj, nie pierdol, dostaniesz na ciosy. Tutaj też właśnie pojawiły się na czacie opinie, że już nagle zmieniłeś opinię, że ty już nie musisz wygrać, że obcego zlał. No o to chodzi, kurwa. Chodzi o to, że wiem, z kim się bije. Mam świadomość tego i nie mam pierdolenia takiego, jak kurwa wszyscy rozjebie ci łeb. Wiem, z kim się bije. Wiem, że jest mocnym zawodnikiem, ale wiem też, że jestem w stanie znokautować, bo nokautowuję na treningach, nokautuję w walkach i jeżeli, kurwa, nie uda mi się go skończyć do drugiej rundy, to ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że wygra, bo ja nie trenuję MMA i będzie chciał mnie obalić, będzie chciał robić presję, ale nie zależy mi na tym. Ja chcę dać zajebistą walkę.
mi zapłacą tyle i tyle, czy wygram, czy przegram. I tak by to by chcieli kurwa oglądać, bo daje dobre walki. Michał, siema, Michał pozdrawiam Pastelli. Wszystkich, siema Norman, siema Judas. What's up bro, you good? Siema kurwa. Siema, siema. Yeah, yeah, very good. I fuck the big woman, I fuck him for you. Pieprzę dużo, wielką babę dla ciebie. Listen bro, listen. We're on the... Słuchaj. No? Widzowie wybrali, że będziesz walczył z Judaszem. Ja na niego nie mówię Big Woman, tylko Judasz. Bardziej pasuje. Michał, no? Walczyłeś z jednym i z drugim. Panowie się biją boks, H1 MMA. I mam wyrazić swoją opinię co do walki? Masz wyrazić swoją opinię co do walki. Pierwsza runda, pierwsza minuta wystrzela się Judasz. Druga minuta normalnie się będzie bawił. No, wybacz, Paweł, ale nie masz, dla mnie osobiście nie masz szans w tej walce. I nawet jak się wyśpisz, nawet jak nie będziesz imprezował, to daje małe prawdopodobieństwo na to, żebyś dał radę ustalić normalnie. Michałku, tym bardziej... Ale poczekaj, ja skończę mówić, ty będziesz mówił. Spójrz na jego walki, jego nikt praktycznie nie usadził, a ja wiem, że wy jako fikowy macie wyjebanego ponad skalę. Ja chciałbym taką wiarę mieć w swoje umiejętności i swoją wizję świata, swoje te wiesz, wyobrażanie tego, co nastąpi. No ale nie masz, dla mnie osobiście nie masz szans i uważam, że widzowie tylko i wyłącznie zadecydowali, że chcą zobaczyć ciebie w tej walce, bo chcą chyba to zobaczyć, jak dostajesz pierdol. No tyle mam do powiedzenia. Słuchaj, Michał, zdanie... Zosek byłby lepszy do tej walki pod względem sportowym i wyrównanych poziomów, a ty jesteś najlepszym wyborem pod Normana, bo Norman jest cwany i wie, że ciebie przekręci. Dobra. I skręci jak plecla. Michałku, ego... Lecisz, tylko nie monolog, bo idę jeść. No monolog to ty jebnąłeś teraz. Po pierwsze... Daj się kurwa zachowuj, bo ja mówię grzecznie. Ale kurwa, ja też mówię grzecznie. Michałku, słuchaj. Teraz dajmy odpowiedzieć Pawłowi. Słuchajmy, kurwa, daj mi spowiedź. Dawaj, Paweł. Ego to... studiem, bo ja już skończyłem być lamusem. Teraz jestem backboyem i chuliganem, także... To teraz słuchaj mnie, słuchaj. Ego, to mogą mieć wyjebane inni freakfighterzy. Ja mam to w pidzie, co ty o jakimś ego do mnie mówisz, bo ja twardo stąpam, babą, czekaj, tak? Twardo stąpam po ziemi, przypominam ci, kto ci tak twarz rozkurwił, jaki freak. Ja ci przypominam, że najebałem ci jedną ręką, to później mówiłem, jedną ręką, ja miałem pękniętą zamki stopę, mordę, kurwa. Pizdę tam zamki, kurwa, lamusie jebany, kurwa, flegmatyku pierdolony. To jesteś ty. Dobra, kurwa. Później mogę cię rozkurwić w tym rewanżu, jak chcesz. Lamusie jebany. Kurwa, widziałem gdzie twój trening, kurwa. Chłopie, ja nie wiem, czy to na zwolnionym tempie, kurwa, te relacje dodajecie, czy jaki chuj. To, kurwa, o co to chodzi w ogóle? O to chodzi, że możesz dostać w pysk. No to zapraszam. Michał, nie wiem też, czy słyszałeś, bo tutaj było głośno, ale Paweł też nazwał cię jebanym lamusem. No to bo Paweł wie, że jestem daleko, a tak już bym... Ja pierdolę, co ty pierdolisz za kocopowy, chłopie? Co ty pierdolisz za, chłopie, pierdolone głupoty? Stałeś przy Kasiuszu, to kurwa byłeś w szoku, co robić, kurwa? Przestraszony, kurwa, jak ciota, kurwa, próbował zabierać. To jak miałeś okazję, to trzeba było mi wyjebać, kurwa, nie? Się tutaj, kurwa, próbujesz pucować i, kurwa, starać się wyjść dobrze. I to jest ciekawe, Paweł, bo tu ktoś napisał właśnie, że jak nie ma go, to się właśnie do niego rzucasz, a do Normana mniej. A co ty pierdolisz? A jakby mi, kurwa, się rzucał? On ci nie rzuca. Próbował mi zajebać, kurwa, klapkiem, to mu, kurwa, się odwinąłem. Ochroniarzy go zabrali. Chuj, co to za pierdolenie? Gadał cały czas, czekaj. Gadał cały czas. Ja go co drugie słowo rozumiałem. Do czego ja mam się, kurwa, odnieść? Do czego mam się odnieść? Przecież nie mam do czego, jeżeli, kurwa, rozumiem co drugie słowo. Nie wiem, o czym on mówi. Cały czas jak Katarinka napierdala i co drugie słowo... Katarinka to gada zawsze ty. Słuchaj, Tyburski, następnym razem, jak będziesz się chciał bić z tą dziwką kwiecińską, to możecie przyjść przed konferencją, powiedzieć, że jesteście ostre chłopaki i możemy się bić, a nie na konferencji... My jesteśmy ciepłe chłopaki, nie ostre, pamiętaj. To zaczęliście być odważni i nie, wtedy zaczęliście... Kurwa, Michał, co ty pierdolisz, kurwa, no, chłopie! Chłopie, co ty gadasz, naprawdę, kurwa, no co, no, będzie szansa, kurwa, na rewanż, poproś Rafała Pasternaka, to zrobimy. Mogliście nas zaatakować, Kwieciński mógł zaatakować mnie... Ale mnie nie mieszaj w wasze... Wy nie mieszaj mnie wasze konflikty, związki, kurwa, nie mieszaj mnie w to. Ale my sobie wyjaśnimy, kurwa, jak będziesz miał...
Będziesz miał ochotę, to zapraszam, kurwa, może być kolejny. No i pięknie, słuchajcie, ja, konflikt dalej eskaluje. Poczekaj, Michał, kurwa, takie pierdolenie, kurwa. Jakie? Pierdolenie, kurwa, kocopołów o jakimś ego, ostrego. Ja tu przychodzę, kurwa, robię to, co ludzie chcą usłyszeć. Wychodzę z tą, mam swoje życie, a on mi będzie pierdolił o jakimś ego. Chcesz? To jeszcze, przyjdź, kurwa, i pokaż te swoje ego tutaj, kurwa, nie przez telefon napierdalasz. Ile razy, kurwa, masz okazję? Przecież się mijamy nie raz, kurwa, Michał. Piszemy, kurwa, wymieniamy się czasami, ty dzwonisz, kurwa, próbujesz o jakimś ego mi wypierdalać, stary. Masz ochotę? Zapraszam, ponapierdalamy się trochę i tyle. No, ale ja już się ponapierdalajmy się. Jedną ręką. Kurwa, już kutasa nie masz, to może i ręki możesz też nie mieć. Dobrze, panowie, bo Michał, ja w ogóle nie mam. Dziękujemy ci. Bo ty za dużo mówisz o tych kutasach, o piżdac i tak, tak dalej. Tak, i dlatego skończmy ten temat już. Zazwyczaj jestem tym, kim zaczepiają, a tacy jak ty właśnie mnie zaczepiają i próbują kurwa swoje połektać ego, zaczepiając gościa, który wygląda tak, lepiej od jesteś dobrym chłopakiem. Po prostu. Fuck, come on. Daj spokój. Yeah. Man, I'm real. Woman like ja jestem prawdziwy, kurwa, weź, a kobiety, kurwa, kobietom podobają się prawdziwi faceci. Nie tacy, co mają botoks na całej mordzie. A co, ty, że ma ktoś botoks, to znaczy, że już kurwa nie jest facetem? I have no botoks, no. Ja botoksu nie mam. Ale kurwa, ty nie masz tego botoksu, a chujko do kogo chodzi, to ty masz, kurwa. Ty nawet nie masz lat, kurwa. 30 lat? Ty nawet chłopcem. Nie masz honoru, bo napierdalasz klapka, kurwa. Klapka napierdalasz z partyzanta, kurwa. Chcesz to mi zapierdol? Bratku, chcesz zapierdol teraz? 30 lat. Zajeb teraz. No, masz, no, kurwa, no, no zapierdol. Nie, zapierdol. Nie. No jedno. To co ta jesteś, kurwa, napierdalasz z partyzanta klapkiem? No przypierdol tu, kurwa. No, przyjedź. A co z Kasiuszem? A co zapraszam z Kasiuszem? Was do face to face. Powiedzcie to sobie jeszcze bliżej. Chodźcie. Kogo? Słuchajcie, Paweł Tybórski, Norman Park. Yeah. Chcesz pochodzić? Yeah. Yeah. Tak? No fight dawaj. Trzymaj się z daleka, synku. Chodźcie jeszcze, chodźcie jeszcze. Ja wam bardzo dziękuję. To była pierwsza część programu, ale nie uciekajcie, bo zaraz swoje pierwsze spotkanie na żywo będzie miała Bestia, Sorbo i Gimper. I... Tobie to dziecka niepotrzebna mapa mi. Dawno zarabiałem siano na tym, co odkryli dziś. Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz, komu rośnie zysk. Pieniądz jest tylko narzędziem, a ja mam duży warsztat. GT3 R9.